Słowa Ewangelii według świętego Marka. U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieumytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie. Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im: słusznie prorok Izajasz powiedział o was, o błudnikach, jak jest napisane: ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie. I mówił do nich: umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: czci ojca swego i matkę swoją, oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie. A wy mówicie: jeśli kto powie ojcu lub matce korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co by ode mnie miało być wsparciem dla ciebie, to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki. I znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych, tym podobnych rzeczy czynicie. Ci, którzy powinni być najbliżej Jezusa, sercem byli od Niego bardzo daleko. Znali Pisma, znali proroctwa, posiadali głęboką wiedzę biblijną, religijną. Jednak wszelkie teoretyczne przygotowanie jest niczym, jeśli serce człowieka nie szuka Boga żywego, nie wchodzi w kontemplację, nie wchodzi w zasłuchanie Boga. Faryzeusze i uczeni w piśmie zamknęli Pana Boga do swoich pojęć o Bogu. Człowiek, który nie spotkał Boga żywego, utożsamia go często z prawem, z literą. W skrupulatnym przestrzeganiu prawa faryzeusze, uczeni w piśmie, widzieli doskonałość, którą mylili ze świętością. Serce, które nie tęskni za Bogiem żywym, które nie tęskni za miłością największą, staje się duchowo obumarłe. Przestrzeganie prawa, aby mieć wewnętrzny komfort, że jest w porządku wobec Boga. Ale pytanie, czy taki człowiek jest szczęśliwy? Czy dobre samopoczucie oznacza bycie człowiekiem szczęśliwym? Czyli tym, który jest w dobrej relacji ze swoim Panem? Suche, rygorystyczne przestrzeganie przepisów i zasad zabija. Ich życie zewnętrzne było bez zarzutu. Czy było porządne? Nie pociągało innych ku Bogu. Nie inspirowało do naśladowania. Dlaczego? Bo to było życie bez pasji, bez wewnętrznego ognia, bez zaangażowania. Oni nie byli prawdziwi. Człowiek nieprawdziwy nie pociąga do Pana Boga. Szybko się gorszyli tymi, którzy nie byli w stanie żyć ich wizją doskonałości. Stąd tyle w nich surowości wobec innych, stąd tyle podejrzliwości. Człowiek, który jest zniewolony przepisami, suchym prawem, on często tropi błędy innych i swą energię traci na obserwowaniu innych.
czyhając na ich potknięcia. I wtedy prawo staje się Bogiem. Faryzeusze i uczeni w prawie praktykowali duchowość, która zabijała duszę. Ich serce nie tętniło pragnieniami, które są z Boga. Oni skupiali się na obowiązku, a nie na tym, aby odkryć swoje najgłębsze tęsknoty i pragnienia, które poprowadzą ich ku Bogu. Bo co nas prowadzi do Boga? Te pragnienia, które Bóg nam daje w naszym sercu, one nas doprowadzą do Niego. Niezwykłe jest to, że ludzie, którzy nie są doskonali w przestrzeganiu przepisów prawa, urzeczeni są Jezusem. Urzeczeni są Nim jako osobą. Dlaczego? Bo Jezus nieustannie odwołuje się do serca. On dotyka najgłębszych pragnień serca i zwraca uwagę na tęsknoty. Tak wiele razy pytał, dlaczego płaczesz? Czy chcesz stać się zdrowym? Czy chcesz, abym ci to uczynił? Czy wierzysz? Faryzeusze odwoływali się do litery prawa, do jej zewnętrznego zachowania. Jezus odwołuje się do serca i pyta człowieka o swoje pragnienia w ludzkim sercu. Ten lud czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. Co to znaczy, że nasze serce jest daleko od serca Jezusa? Dzieje się to wtedy, kiedy w naszym sercu nie ma pragnień Jezusa. My nie podążamy za nimi. Zobaczmy, poznanie Boga to jest istota wszystkiego. I wielu świętych mówi o tym, że poznać Boga to równocześnie pokochać Go. Bo poznanie Boga dokonuje się w miłości, przez miłość. Nie ma innego poznania, jak tylko wtedy, kiedy Go kochamy. Wtedy On przed nami otwiera tajemnicę swojej osoby. Spotkanie z Bogiem żywym daje nowy sposób patrzenia na rzeczywistość. Daje nowy sposób patrzenia na innych, na siebie. Człowiek, który spotkał Boga, jest szczery. On nie potrzebuje uznania ze strony innych, bo zna swoją wartość, której podstawą jest godność dziecka Bożego. Człowiek, który jest blisko Pana Boga, jest wolny od ludzkich sądów, od ludzkich opinii. Jakie to jest ważne, chociażby ta Ewangelia, kiedy Jezus przyszedł do swoich w Nazarecie. Oni Go nie przyjęli. Musiał bardzo z tego powodu cierpieć. Ale co było zasadnicze w tym wszystkim? On wiedział, że chce pełnić tylko wolę swojego Ojca. Kochał Ojca. I ta miłość do Ojca dała mu siłę, aby nie przerażać się odrzuceniem, które dokonało się wśród swoich. Poczucie własnej wartości opiera się nie na akceptacji innych, ale na doświadczeniu miłości Boga. I to jest istota rzeczy. Ja wtedy siebie akceptuję, kiedy głęboko przeżywam miłość Pana Boga do mnie. Kieruję się sercem, a nie suchymi przepisami. Człowiek nie lokuje swojej nadziei w zasadach i przepisach, ani też w wiedzy i porządnym postępowaniu, ale w mocy Jezusa, która uzdrawia i wyzwala.